Noni! Cześć, cześć, z tej strony Prozure, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o filmach, zostaw suba z dzwoneczkiem. Zapraszam na film. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Prozure, a dzisiaj będę rysował wasze komentarze po raz drugi. Powiem wam szczerze, że daliście czadu ponad 120 komentarzy, mimo że każdemu staram się odpowiedzieć, więc liczę 60. Trochę was było. Nie będę ukrywał, że miałem z czego wybierać, nie będę ukrywał, że pomysły były naprawdę popierdolone. Były bardzo kreatywne, niektórzy mieli niezłe odchyły, niektórzy trochę za bardzo próbowali, myślę, że się ze mną zgodzicie. Ale ogólnie było mi ciężko wybrać dwa pomysły na dzisiejszy odcinek. Wybrałem jeden taki luźniejszy i jeden taki bardzo hardkorowy. Może zacznijmy od komentarza kasztaniaka ENG, który zaproponował żółwia złego komisarza z policyjnym wąsem. Uznajmy, że to ta lżejsza postać w tym odcinku. Zaczynajmy. PS, jeżeli jesteście tutaj nowi, zapraszam was do subskrypcji. Jeżeli nie dostajecie powiadomień, oddzwonkujcie, zadzwonkujcie jeszcze raz. Drugi ważny disclaimer w tym odcinku. Na maila, który wyświetla się na dole, wysyłajcie mi swoje fotki, ponieważ będę niedługo robił odcinek z rysowania moich widzów. Zasady? W tytule wpiszcie narysuj mnie, a w samym mailu załączcie mi jedną swoją fotkę w dość dobrej jakości, proszę was, dajcie jakąś fajną rozdzielczość, plus w kilku słowach opiszcie, jako kogo chcielibyście siebie zobaczyć. Przykładowo, cześć, jestem Łukasz, chciałbym zobaczyć siebie jako czarnoksiężnika. Zrób mi długą czarną brodę, płonące oczy i spraw, żebym wyglądał groźnie. Myślę, że zczaliście zabawę, więc zapraszam was do wysyłania maili i cóż, zapraszam was również na Discorda i na grupę, ponieważ tam dzieje się wszystko. Szybciej i wy decydujecie o tym, co pojawi się na kanale jako następne. Zaczynajmy! Dobra, wiecie co? Kasztaniak dał nam naprawdę nie lada wyzwanie, ponieważ za cholerę mi to nie wychodzi. Próbujmy zrobić go jeszcze starszego, trochę bardziej wyrafinowanym wyrazem twarzy, takiego wiecie, zblazowanego, zmęczonego. Tam na pewno ten wąsik będzie pasował, więc po prostu robimy tak. Rysujemy krechę. To jest zarys twarzy naszego żółwia. Rysuję mu długą, podłużną, właśnie szeroką brodę. Tu możemy mu zrobić jeszcze bardziej wyrafinowany zarys twarzy, pyk. Dajmy mu parę zmarszczek, że to już jest stary żółw. Oczywiście żółwie mają to do siebie, że no są stare, tak? Dokładnie, żyją trochę dłużej niż my ludzie, więc kojarzymy je głównie ze staruszkami. Tutaj bym mu wymazał te dwa wtedy, pyk. I odtąd pociągnąłbym mu buzię. Tutaj czas na oczy. Oczy zrobiłbym w ten sposób, żeby on był taki trochę bardzo zombiakowy. Tu możemy posłużyć się moim stylem, który zawsze rysowałem postacią, czyli podkrążone, mocno podkrążone oczy. Dokładnie, mocno podkrążone oczy. Tu znów możemy przeciągnąć mu tą buźkę i zróbmy mu takie zaspane te oczy, takie zaćpane, wiecie. To jest jednak dokładnie, to jest już wiekowy, leciwy żółw, który już ma naprawdę dość, że był tym, powiedzmy, policjantem, także był tym komisarzem przez tyle lat. O, dokładnie, zróbmy mu jeszcze bardziej podkrążone oczy, więc już widzicie, że to jest całkiem dobry trop. I z tego możemy już pójść dalej. Mamy nosek i to w tym miejscu przyszedł czas na zły wąsik komisarza. I teraz pytanie, jak duży ten wąsik robimy? Myślę, że możemy polecieć śmiało takim sążnym wąsem. I pyk! Mamy to! Powiem wam szczerze, ciężko było, ale wybrnąłem. Sam sobie przybiję piątkę. Lecimy dalej. Dorysujmy mu pyk, główkę dokładnie tu, jeszcze trochę dalej mu tą główkę zróbmy. Żółwie mają jakąś taką tendencję do rozszerzania twarzy w tym miejscu, nie wiem dlaczego. Z tego miejsca możemy mu przeciągnąć szyję. Są nasze komisarskie ciuchy? Tak, są. Więc, żółwie mają przeważnie taką wyciągniętą szyję, wiecie jak one z tych muszli wyciągają te szyjki? Zróbmy mu to. Pyk, 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 pyk. No i dobra, w tym miejscu już zaczyna się trój komisarza, więc to już będzie proste. Dokładnie, krawacik do tego wszystkiego. Właściwie nie będę się za bardzo starał, przerysuję jedynie strój, który mam u góry. Dobra, ale to byłoby za proste. Pamiętajcie, że żółwie mają takie swoje skorupki, nie? Więc musimy mu zarysować pod materiałem, że on ma te tam swoje skorupki, dokładnie. Tak samo tutaj. Pyk, 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 pyk. Rączki zrobimy mu raczej takie wiątłe. Raczej żółwie nie kojarzą mi się z jakimiś mega muskularnymi istotami. Oczywiście poza wojowniczymi żółwiami ninja. No i zróbmy mu, powiedzmy, paluch, paluch, paluch i paluch. Zróbmy mu na cztery. Postacie z bajki mają cztery palce, to zawsze są jakieś takie śmieszniejsze. Kiedyś też czytałem taki artykuł, że postaci z bajek mają przeważnie cztery palce, ponieważ są bardziej przyswajane przez dzieciaki, bardziej je angażują, ponieważ to jest dla nich coś dziwnego. Nie wiem, dlaczego dzieci to wychwytują. To rośnie raczej rzadziej, chyba że się naprawdę interesujecie rysunkiem. Dobra, panie komisarzu, lecimy do końca. Odznaka. Jak najbardziej. Teraz pytanie, jak mu zrobimy... Dobra, myślę, że nie będziemy się bawić. Zrobimy po prostu rękawek. To samo tutaj, czyli wiotła, rączka. Cztery palce, raz, dwa, trzy i mniejszy cztery. Lecimy mu tutaj z ciuszkiem. Oczywiście robimy mu muszle.
Teraz jak mu zrobimy muszlę? Myślę, że zrobimy mu z takich właśnie fragmentów, jak mają przeważnie granaty, ponieważ często kojarzyła mi się właśnie ta muszla z ułożeniem granata. Nie wiem, czy wygląd granata wziął się właśnie z ułożenia pancerza u żółwia, ale zawsze mi się z tym kojarzył. Dodałbym mu czapeczkę policjanta, ale nie wiem, czy jest sens. Myślę, że możemy mu dodać kajdanki na jego własnej ręce, co tylko będzie świadczyło o tym, jakim jest świetnym policjantem, bo dlaczego nie? Wiecie, to jest taki mały smaczek. Ja lubię takie smaczki dodawać, ponieważ to dodaje charakteru naszej postaci i tego, jaka jest nieogarnięta. I dodajmy mu na jego palcu jeszcze tutaj na małym palcu najlepiej. Dodajmy mu klucz właśnie do tej kłódki. Znaczy do tych kajdanek, Boże, o czym ja gadam. Myślę, że jeszcze możemy mu jeden łańcuszek pociągnąć i z drugiej strony narysujmy mu też kajdanki, bo oczywiście kajdanki jednak mają z dwóch stron koniec. Orysujmy mu już spodenki, jakieś takie naprawdę szybciutkie. Dobra, wiątłe nóżki, oczywiście. I teraz pytanie, jakie mają nogi ślimaki? Mi się wydaje, że coś takiego jak słonie. 1, 2 i to samo zrobię mu tu. Trochę za wysoką to zrobiłem. Pyk, pyk. I to samo zrobimy mu tu. Zrobimy mu bardziej z przodu te pazurki. Dokładnie. Nie no, niesamowicie brakuje mi... Dobra, widzę, że jeszcze pasek trzeba dodać. Na pewno pasek. Z tych płyt chyba zrezygnujemy, bo jakoś mi nie leżą. Jedynie zarysujemy troszeczkę, żeby było wiadomo, że są, ale żeby to nie było też takie oczywiste. Tą odznakę musimy przesunąć troszkę tutaj bardziej, żeby była na piersi. Dorysujmy mu ten pasek. Dokładnie. I narysujmy mu taki naprawdę mały kaszkiecik. Wyciągnąłem lekcję, powiem wam szczerze, że po ostatnim rysowaniu czapki Gucci jakoś mi to w miarę wyszło i to bez ściągania tym razem. O Boże! Idealny! Ja myślę, że pasuje idealnie do tej serii. Myślę, że wyszedł nawet całkiem spoko. Troszkę pewnie dużo czasu na niego poszło. Ja delikatnie zedytuję, żeby zajęło wam to mniej czasu na materiale, żeby i druga postać miała szansę bytu. Widzę się z wami, jak będzie pokolorowany. Dobra, jestem z wami z powrotem, musicie mi wybaczyć, pewnie jestem cały złoty, bądź cały biały, ale nie wiem dlaczego o godzinie 19 słońce przypieprzyło mi w samą twarz. Nigdy tak nie było, coś się pozmieniało, nie mam pojęcia, co się z tym dzieje. Dajcie mi chwilę, po prostu zmienię delikatnie ustawienia kamery. Dobra, udało mi się to, jak was mogę ogarnąć. Musicie mi wybaczyć moje dziadowe cieniowanie, ale to przez to cholerne słońce. Starałem się to zrobić jak najszybciej, bez zmiany na razie ustawień nagrywania, żebyście mieli to jednym ładnym longiem. Powiedzcie mi, co myślicie o panu żółwiu, złym komisarzu, a raczej znudzonym staruszku, który już ma dość swojej roboty. Wyszedł tam troszeczkę niezdarny, ponieważ sam się zakuł we własne kajdanki i z rysunku wychodzi, że raczej nie spieszno mu do tego, żeby się odkluczyć i uwolnić, więc dla mnie bomba. Pierwsza postać. Myślę, że na plus. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobają. Oczywiście piszcie pomysły na kolejne, ponieważ jak zwykle co odcinek wybieram dwa pomysły do kolejnego odcinka. A teraz przejdźmy do drugiej postaci. Teraz świecę od tego słońca jak jasna cholera. Dobra, przyjrzyjmy, co tam macie dla mnie jeszcze w komentarzach i znajdźmy drugi rysunek. Obiecałem, że będzie jeden normalny, drugi trochę popier... Więc poszukajmy czegoś ekstra. Obstrany łucznik rzucający kibelowym papierem w stronę samuraja. Ja bym chciał, żebyś zrobił gwiazdę, która mówi i ma jakieś streetwearowe ubranie. Coś typu Supreme. Poszukajmy coś takiego naprawdę... Agent Kruk podbijający piłkę, jedzący kebaba. Poszukajmy czegoś takiego naprawdę ekstra. 619, który tam czek Michael Jackson. Dobra, mam coś idealnego, mam coś idealnego. Robotyczny kosmiczny waleń strzelający laserami do samolotu, ale zrobimy po prostu strzelającego laserami. Idziemy w to. No dobra, jestem ready. Czyli co, robotyczny waleń strzelający laserami. Czyli co, robimy duży ryj, na pewno duża morda, bo... Zróbmy takiego kwadraciaka raczej. Teraz pytanie, skąd on ma tym laserem strzelać? Bo myślę, że możemy zrobić coś takiego. Na razie to może nie mieć sensu, ale... w tym miejscu robimy mu... Robimy mu pierwszą podziałkę, ponieważ ma być on robotyczny, z tego co kojarzę. Tu mu zróbmy oko, ale nie zróbmy mu normalnego oka. Najpierw mu może dokończmy jeszcze wargę. To jest tak, ja bym mu bardziej ją wysunął do przodu i pociągnął po prostu tak. Dobra, powiedzmy, że mamy go tutaj. Teraz tak, trzeba mu zrobić na pewno dziąsło, ponieważ walenie mają dziąsła. Nie wiem, czy mają dziąsła, ale mają te takie swoje dziwne dziwactwa. Tak samo musimy zrobić tutaj z tej strony. Teraz gdzie mu dajemy oko? Wydaje mi się, że jest za mały u góry, więc poprawmy go trochę, żeby był bardziej sensowny w tym wszystkim. Ja bym mu tutaj wyciągnął bardziej do przodu głowę. Mamy go połączonego z tą właśnie luką z tyłu. Rysujemy mu tutaj oko. I nie będzie zwykłe oko, zróbmy je robotyczne. Duży pierścień. Trochę mniejszym wewnętrznym.
Trzy. Dawaj, Łukasz. Bez trzęsącej się ręki. Tutaj natomiast zrobiłbym jeszcze mniejsze oko, które już będzie tym właściwym. Mamy obwódkę, tu zróbmy mu może paski jakieś. To będzie na pewno ciemne, więc muszę sobie to zarysować, że to będzie ciemne. I teraz pytanie. Skąd on ma cholera strzelać laserem? To jest waleń, to nie jest wieloryb, więc nie ma tego dzyndla u góry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Normalnie zrobiłbym górą strzelanie. To było całkiem śmieszne, ale jako że jest to waleń, zróbmy coś większego, żeby on był faktycznie, bo wiecie, mógłbym zrobić po prostu pyk, 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 koniec, mamy waleń. Ale to będzie zbyt proste. Zróbmy mu może coś na tej zasadzie. Pyk. Dokładnie coś takiego. Kupuję to. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Tu możemy już przymazać, ponieważ to będzie nasz rakietowy waleń. Oczywiście, że tak. I się chyba nikt się nie spodziewał, że wymyślę coś gorszego niż rakietowego walenia. Dorysujmy tutaj parę linii, które kształtują, że tam jest prędkość, jest moc, energia i amfetamina. Warto by dodać tutaj więcej mechanicznych części. Dokładnie, mamy to? I co? Nie wiem, czy waleni mają zęby. Wydaje mi się, że mogą mieć. Jeżeli nie mają, to trudno, mój będzie miał. Zęby w takich zwierzakach są przeważnie bardzo dziwne i bardzo mega dziwnie wyglądają, więc dlaczego by nie? Ja już widzę, że to wygląda bardzo creepy i bardzo nie okej. Wiecie, że ten ząb miałby szerokość, nie wiem, z 20-30 cm? Nie przesadzam? Okej, wygląda tak dziwnie. Dobra, skąd on może strzelać tym laserem? Kurde, to jest ciekawy temat, który jeszcze nie został rozwikłany przez nas. Dobra, dorysujmy jeszcze trochę blach. To nie musi być jakoś mega skrupulatnie robione. Pociągnijmy mu ten kabel też tutaj, żeby to wszystko było jakoś połączone, wiecie, o co chodzi. Zawsze jakieś źródło zasilania musi być w tym wszystkim. No i tutaj dorysujmy mu jeszcze kawałek blachy i myślę, że będziemy to mieli. Całkiem jestem z niego zadowolony. Jedyne, co zostało, to ten cholerny laser. Ale nie, myślę, że wiecie co? Dorysuję mu ten jęzor. Nie ma sensu dorysować mu lasera z gęby, ponieważ chciałem to zrobić, ale nie wygląda to wcale dobrze. A ten laser z tyłu myślę, że pokrywa nasze wszelkie wątpliwości, więc oto i mechaniczny waleń strzelający laserem. Widzimy się, jak będzie pokolorowany. Oto i on, jest i mechaniczny strzelający laserem. Waleń. Widzę, że trochę uciekło mi czarnego koloru nad laserem, więc pozwólcie, że szybko to poprawię. I cóż, myślę, że wyszło naprawdę spoko. Mam nadzieję, że podobają wam się moje twory. Mam nadzieję, że podoba wam się moja wyobraźnia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał równie dobrze jak pierwszy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Zostawiajcie w komentarzach pomysły na następne odcinki. Jak zwykle wybiorę dwa. No i dajcie znać, jak podobają wam się chłopaki. Myślę, że wyszło lepiej niż w odcinku pierwszym. Trochę mogą być dłuższe te materiały. Będę się starał je ciąć i montować jak najlepiej mogę. Aczkolwiek chciałbym, żeby te rysunki właśnie były troszeczkę bardziej wymagające i chcę nad nimi spędzać troszkę więcej czasu niż w odcinku pierwszym. Czekam na wasze komentarze. Ja byłem Prozure, wy byliście wy i tym razem znów zapytam, kto lubi gołębie. Piszcie w komentarzach, trzymajcie się. Cześć!